Miejskiej. Witam tutaj przedstawicieli władz pana burmistrza miasta Żywca Antoniego Szlagora. Witamy gości z Austrii. Nie znam tutaj nazwisk. Są tu panowie współpracujący z miastem Żywcem. No i przede wszystkim witam was wszystkich, którzy tutaj nas zaszczycili waszą obecnością odwiedzić naszą chatę z burmistrzem. Jest to jakiś pomysł mały, ale to jest pomysł tu przede wszystkim kolegi Mariusza, który reprezentuje grupę zbójników żywieckich. Świetnie się tutaj sprzedają, sprawdzają. Ja wolałbym, żeby pan Mariusz coś powiedział na ten temat, a później oddamy głos panu burmistrzowi, dobrze? Witamy wszystkich przybyłek do zbójnickiej chaty. Pomysł nasz powstał z inicjatywy kilku ludzi, pasjonatów folkloru, pasjonatów muzyki, tradycji góralskiej. Wszystkim w tej chacie chcemy pokazywać tradycję taką, jaką była. Tradycję bez komercji, prawdziwą, którą pokazują ludzie rdzenni, rdzenni mieszkańcy Beskidów. Co w tej chacie będzie? Jesteście, prosimy zwiedzać, oglądać. Będziemy też omawiać wszystkie sprzęty, które tam się znajdują, bo niektóre naprawdę mają ponad 100 lat i nawet nie wiedzą niektórzy, co to jest. Więc po to powstała ta chata, aby wszyscy ludzie mogli się dowiedzieć, jak wygląda zbójnictwo, jak wygląda góralska tradycja Beskidu Żywieckiego, żeby się coś po prostu działo. Dziękuję. Dodam jeszcze, że te eksponaty, które są w chacie zbójnickiej, to jest dopiero część wielu, mam wiele deklaracji ludzi przyjaznych temu pomysłowi, którzy w najbliższym czasie uzupełnią dodatkowe ciekawe eksponaty. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dzisiaj taki dzień folkloru po prostu jest. Ja się cieszę bardzo, że jakiś pomysł się zrodził, a pomysł ciekawy, bo akurat mamy fajną grupę zbójnicką i to jest grupa zbójnicka z całej Żywiecczyzny, także mam nadzieję, że nie tylko w jednym miejscu łupicie, ale w każdym miejscu na Żywiecczyźnie, żeby było porówno, prawda? Się... A, to dobrze, ale to są tacy zbójnicy, co będą w innych powiatach bracia do naszego powiatu nosić i to jest bardzo dobrze. Także serdecznie witam jeszcze wszystkich przybyłych, jest i pan wicewójt z Węgierskiej Górki i są koledzy tutaj, burmistrzowie takiego okręgu, z którym współpracujemy w Austrii, w Wukanlandu, to jest koło Gracu. No i najważniejsze, że są zbójnicy. Gratuluję panu Jurkowi, że zmobilizował się również tutaj i pomógł w zorganizowaniu tego wszystkiego. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. No, przyjeżdżają ludzie z nadmorza i nie wiedzą, jak zbójnik wyglądał. No to jak tutaj przyjdą, to na pewno zobaczą. Także myślę, że w czasie wakacji, a nie tylko i w zimie, zbójnicy będą tutaj pokazywali wszystko, co w dawnych czasach zbójnikom służyło. Cieszę się bardzo jeszcze raz i dziękuję bardzo za tą cenną inicjatywę. No i chyba tą chatę zbójnicką uważamy za otwartą, a na otwarcie tego to na pewno kapela coś pięknie zagra i zbójnicy coś ciekawego tutaj zrobią. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tutaj Mariusz oprowadzi po tej naszej chacie i później zapraszamy do szałasu na drobny poczęstunek. Proszę bardzo. I proszę, kapela możemy zagra teraz.